Tu jest normalnie wygięcie. Ej, no coś tu robili. Coś tu robili, bo były otwarte. Gdyby nie ten haczyk zamknięty, to by otworzyli nam drzwi. Witajcie. Dzisiaj chcę wam opowiedzieć o pewnej sytuacji, która miała miejsce przed chwilą. W sumie 4 godziny temu. Jest godzina 9, a o 5:30 w tym miejscu pojawiło się dwóch złodziei. My tutaj śpimy, jesteśmy 200 km przed Marsylią we Francji i spaliśmy sobie bardzo blisko stacji benzynowej. Myślałem, że tutaj jest bezpiecznie, a oni przyszli sobie w nocy, kiedy my spaliśmy, drzwi były zamknięte i zaczęli nam tutaj grzebać przy zamku. Na szczęście zamek był zamknięty tutaj na dół i zamknęliśmy również tym haczykiem, także podwójne takie zabezpieczenie. I ja tego nie słyszałem, Kasia to słyszała. Ja to słyszałam, no bo Kasia się zerwała i mnie obudziła. Jest taki dźwięk, jak się otwiera naszą przyczepę, tak szczela. Tak szczeli tutaj ten zamek. No i rozszczelnione i Kasia to obudziło. Ja szybko podniosłam roletę i patrzę, że plecami do naszych drzwi stoi dwóch facetów. Ale podniosłaś tamtą roletę. Podniosłam tą roletę i tak szybko zerknęłam. No i plecami stało dwóch, jeden wysoki, drugi trochę niższy, taki pageros. No tak stali. Stali nam przed drzwiami i czekali. No, potem my szybko, ja obudziłam Kamila, odsunęliśmy wszystkie rolety, no i poszli. No, Kasia tą roletę odsłoniła. Ja wstałem, szybko zerwałem się, patrzę, no stoi gościu. No to mówię, wypłoszę go. Więc tutaj mamy taką roletę. Ona była zasunięta, więc tak głośno ją po prostu chwyciłem i tak szybko do góry, żeby on to usłyszał. No i zaczął odchodzić, ale nie, że bieg, tylko po prostu odchodził tak spokojnie. Także bez żadnej paniki po prostu się oddalili. No i tak było, nie? Ja spałem twardo, bo do drugiej w nocy montowałem wam vloga w samochodzie. No i jak padłem, to padłem, nie? Nic nie słyszałem. A Kasia właśnie dobrze, że była trochę wypoczęta i usłyszała ten dźwięk. A powiem wam, że mieliśmy tutaj właśnie na tym krzesełku Kasi plecak z dokumentami. Ja tutaj miałem laptopa, miałem go zostawić w samochodzie i dobrze, że go nie zostawiłem, bo możliwe, żeby wybili szybę, bo chciałem go zostawić na przednim siedzeniu, to jest bardzo nieodpowiedzialne. No i taki morał z tego, takie wnioski, żeby nie zostawiać właśnie tutaj przy wyjściu jakichś dokumentów, na przykład tutaj można sobie zostawić portfel. Jak gdyby oni otworzyli te drzwi, capnęliby tutaj coś szybko, co jest na wierzchu i by prawdopodobnie uciekli. Także no taką mieliśmy sytuację, a teraz wam pokażę jeszcze, że wybijają szyby, bo tutaj jest stanowisko, gdzie jest wybita szyba. Także jest to nasz trzeci wyjazd na południe Europy i jeszcze do tej pory nie mieliśmy takiej sytuacji i dopiero teraz się tak stało. Pokażę wam teraz to szkło. Zobaczcie, w tym miejscu ktoś tutaj pewnie miał coś wartościowego, no i wybili szybę. Tak to wygląda. Mnóstwo szkła. Tu jest szkło Ania. Także dobrze, że nie zostawiłem wartościowych rzeczy w samochodzie, bo moglibyśmy mieć wybitą szybę. Dobrze, ale nie przejmujemy się tym zdarzeniem. Jemy śniadanie. Byliśmy na stacji kupić pieczywo. Taka bagietka kosztuje 1,40 euro, a taki chleb tostowy 2,40 euro. Mamy kabanosy, pomidory, awokado, paprykę, kiełbaskę i koncentrat. A ja już mam. A ja? Czemuś tak się je koncentrat? To nie jest całe moje. Niam, niam, niam. Niam, niam, niam. Kasia musi krążki chwycić swoje. Niam, niam, niam. Niam, niam, niam. Niam, niam, niam. Krążki z Polska. Najlepsze. Posłuchaj, klamka nie była w dół, Kamil. Właśnie patrzymy, jak ci złodzieje tutaj to robili, bo nas zastanawia, że te drzwi odskoczyły, więc oni musieli tutaj... Oni musieli to otworzyć już te drzwi, one już były otwarte. A klamka była w dole, więc oni musieli tutaj... Zobaczcie, tu jest jakiś łom nawet chyba włożyli. Zobacz, Kasia. Tu jest normalnie wygięcie. Ej, no coś tu robili. Coś tu robili, bo były otwarte, gdyby nie... Ten haczyk zamknięty, to by otworzyli nam drzwi. Bo drzwi, pokażę wam, jak były drzwi rano uchylone. Były po prostu
tak, były po prostu tak odchylone, zobaczcie, na pół centymetra. I oni tutaj już zaczęli szarpać, ale trzymało to. Także musieli nam otworzyć ten zamek jakoś tutaj łomem. Coś tam włożyli po prostu, że to się otworzyło. Bo drzwi były, tak jak wam mówię, normalnie luźne. Na tej stacji benzynowej wziąłem sobie darmowy prysznic, a dzieci chcą zobaczyć, gdzie ten prysznic sobie wziąłem, więc zaprowadzę ich tam. Patrzcie, jaki ładny motocykl. Tu się idzie i prysznic wziąłem tutaj, proszę państwa, w damskim, bo męskie są aktualnie w remoncie. Tak wyglądają darmowe prysznice. Było całkiem miło, naprawdę przyjemnie. A tutaj są męskie, ale przed chwilą tutaj właśnie naprawiali i mnie nie wpuścili. Ale fajne tu macie. Jesteśmy teraz z Anią w ubikacji dla dzieci i zobaczcie, tutaj jest nocnik ze spłuczką. Tak to działa. Nocnik ze spłuczką. Ja tam mogę tu sobie włożyć ręce. Możesz, no. Ale to będzie głośno. Będzie głośno. To nic, nie bój się. Włóż tam ręce. Daj, ja ci pomogę. Dobra, ale Ania chce, żebym zatkał jej uszy. Jak było? Jasne. Jeszcze. Dobra, widzicie, jak się spodobało jej? Brawo, Ania. Fajne. Wróciliśmy do przyczepy i Kasia mówi, że znowu jakiś złodziej tutaj podszedł, bo wietrzyłem samochód, żeby się już ochłodził. Już tutaj czaił, co by tutaj zabrać. I powiem wam, że Kasia tylko wyjrzała, a on się po prostu oddalił. Także widać było, że coś tutaj chciał kombinować. No i zobaczcie, od razu widać, że zbliżamy się do południa Francji. Wszyscy na krótkie rękawki, krótkie spodenki, ja też mam. Robi się bardzo, bardzo gorąco, wręcz upalnie. Nawet Kasia ubrała kieckę. Pokaż, Kasia, tą kieckę. Wiatr ci podwiewa. Oto Kasi look. I znowu mamy postój. I tak myślę sobie, że dzisiaj będzie taki trochę nudny dzień, bo ciągle będziemy jechać, to zrobimy sobie Q&A. Pierwsze na tym kanale Q&A, czyli odpowiem na wasze pytania. Fado321 pyta, kiedy wyjeżdżamy do Portugalii? Już wyjechaliśmy, a wyjechaliśmy dokładnie 26 maja, w Dzień Matki, w niedzielę. A dzisiaj jest 31 maja. Kondzio HD pyta, kiedy pan zamontuje baniak na szarą wodę? Niestety nie zdążyłem go zamontować. Już nie miałem siły, już chcieliśmy tak bardzo wyjechać, że po prostu pominąłem tą czynność. Jak wrócimy, to zamontuję ten baniak i wtedy wam pokażę, jak to wyjdzie. Klaudia DD pyta, jak ma pan na nazwisko? Nazywam się Goldman. Dlaczego pod filmami komentarze są wyłączone? Na głównym kanale pod filmami są wyłączone komentarze, ponieważ YouTube nam zablokował kanał, ponieważ pojawiają się tam osoby nieletnie, czyli inaczej dzieci. Była jakaś afera ostatnio z pedofilami, że sobie tam zaznaczali te minuty, no i przekazywali gdzieś na forach internetowych. Duże firmy takie jak McDonald's i KFC wycofały przez to reklamy, bo nie chciały się reklamować pod filmami, gdzie są pedofile, więc Google straciło dużo pieniędzy, więc musiało coś zrobić, żeby te firmy wróciły do platformy i się nadal reklamowały, więc zablokowali komentarze pod filmami z dziećmi. No i teraz jest tak, że wilk syty i owca cała, tylko że nie można komentować. U nas na kanale można komentować w taki sposób, że zawsze pod filmem jest link do innego kanału. Tam wrzucam miniaturę z tego głównego filmu. 10-sekundowy film z miniaturą. No i pod tą miniaturą już można komentować. Często pytacie, dlaczego tam są komentarze niepubliczne. Ponieważ ja muszę zabrać stamtąd link, z tego drugiego kanału muszę zabrać link i wkleić go pod filmem na kanale Kiki Świat. Ale nie chcę tam dawać publicznego przed wrzuceniem filmu na głównym kanale. I czasem jak już puszczę film na głównym kanale, to tam zapomnę przełączyć na publiczny i pytacie się, niektórzy nawet zarzucają, że to dziwnie wygląda, że tu niepubliczne komentarze, że coś ukrywamy. Nie, po prostu ja czasami nie jestem w stanie zalogować się na tamten kanał i przełączyć na publiczny film.
Kiedyś komentarze były na stronie kikiświat.pl. Też nam niektórzy zarzucali, że nabijamy sobie ruch na stronie, więc postanowiłem zrobić inaczej, że będą komentarze na YouTubie, na innym kanale. Teraz niektórzy nam zarzucają, że nabijamy sobie wyświetlenia i przez to więcej zarabiamy, ale pod komentarzami zauważcie, że na tych filmikach 10-sekundowych nie ma tam reklam włączonych, więc ja na tamtym kanale drugim nic nie zarabiam. On jest tylko po to, żeby były po prostu komentarze, żebyście mogli komentować pod filmem naszym. Wiecie co? Bo mój tata obiecał, że się ze mną pobawi. Tak, to my się idziemy pobawić w wilka i sarnę. Uciekajcie! Uah! Oskar pyta, czy mamy jeszcze ryby? Ania, mamy ryby jeszcze? Nie. Nie mamy rybek. Pisaliście nam, że one nie mogą być w takiej szklanej kuli, że bardzo będą się męczyć, więc oddaliśmy je po prostu w lepsze ręce. Także nie mamy rybek. Małgosia pyta, skąd nazwa kanału? Kasia, skąd nazwa kanału? Naszego Kiki Świat? No. To jest Kamil i Kasia i Świat. Aha, ja myślałem, że zawsze, że Kasia i Kamil i Świat. Także od naszych imion. To są pierwsze literki naszych imion. O, właśnie tutaj X-Ray pisze, czemu komentarze są w innym miejscu? To jest przecież nabijanie sobie dodatkowych wyświetleń tylko. Wyświetlenia nie dają pieniędzy, drogi X-Ray. Reklamy dają pieniądze, także jak widzisz, na tych komentarzach, na tych filmach z komentarzy nie ma reklam, więc na tych wyświetleniach nie zarabiamy. Także to jest tylko kanał do komentowania. Także spokojnie, nic tutaj nie zarabiamy na dodatkowych wyświetleniach. Łukasz pyta, czy na głównym kanale już komentarze nie wrócą? Słuchajcie, nie wiem. Miałem mieć spotkanie z opiekunem kanału z YouTube'a. Niestety spóźniłem się, znaczy wypadło mi coś i nie poszedłem na to spotkanie, więc nie wiem, bym musiał jeszcze raz się umówić na spotkanie z opiekunem i wtedy wszystko wyjaśniać. Także na razie chyba nie wrócą, chociaż jest jakaś tam mała szansa. To wtedy wam o tym powiem. Świat Mai pyta, Kamilu, czy można, jak się jedzie kamperem, to można leżeć w łóżku albo w przyczepie siedzieć w środku, jak się jedzie? Powiem ci, że nie można, bo tam nie ma pasów w łóżku. Przy każdym hamowaniu ostrzejszym to człowiek naprawdę leci. Chociaż z Kasią właśnie ostatnio mówiliśmy, ale by było fajnie jechać autostradą, żeby oni sobie tam siedzieli po prostu na łóżku. Ale nawet można by było tam nielegalnie to zrobić, ale jest strasznie niebezpiecznie, bo naprawdę przyczepa czasami wężykuje, nie wiadomo co się może w każdej chwili stać. Trzeba nagle czasem hamować, nie wiem, ktoś ci wiedzie. A nie daj Boże byłby jakiś wypadek, to po prostu z ludzi, którzy są w środku w przyczepie, to jest po prostu, mam takie myśli, że to jest tragedia i miazga z tych ludzi, także nie polecamy jeździć w przyczepie podczas trasy. Szymon pyta, czy ma pan już przycisk na 100 tysięcy subów? Niestety nie dostałem takiego specjalnego kodu. Ten kod się gdzieś tam wpisuje na takiej stronie i wypełnia formularz i ci przysyłają ten przycisk. Jeszcze nie dostałem na maila tego kodu. Też miałem pytać o to opiekuna, no i jak mówię, spóźniłem się na spotkanie. W sumie się nie spóźniłem, po prostu miałem jazdy na motor mieć od rana. Tomek mi zadzwonił, że przekłada na popołudnie, a ja zapomniałem po prostu odłożyć to spotkanie z opiekunem, więc jeździłem na motorze po południu, gdzie miałem właśnie to spotkanie z opiekunem. I to wszystko się tak działo w przeciągu kilku godzin. No i nie wiem kiedy ten przycisk dostanę. Jak dostanę, to będzie unboxing na pewno na kanale. Heraku pyta, co to za muzyczka na początku filmu? Słuchajcie, nazwę muzyki zawsze daję w opisie. Na samym końcu jest muzyka, dwukropek i zawsze tam jest podane, jaka jest piosenka zawarta w filmie. Także często pytacie, jaka to muzyka, więc wam mówię, że każdy tytuł piosenki jest w opisie. Kolejny postój. Jesteśmy 45 minut przed Hiszpanią. Jesteśmy jeszcze we Francji. Zaraz wjeżdżamy do Hiszpanii. Widoki ładne. I Kasia ładna. Mijamy się. Chcemy robić obiadek. Znowu kalafiorówka. Tak, nasza sławna kalafiorowa. Zarzucają Kasi, że tylko to umie gotować. Nie, Kasia bardzo dobrze robi bigos, sernik, ciasta różne. Ja umiem wszystko, ale... Tak, tylko nie nam się nie chce. Nie. Różnie to bywa w mojej kuchni. No właśnie. Kolejne pytanie od Mateusza. Testowałeś już gimbala, jak się sprawuje? To jest właśnie ten gimbal. Sprawuje się doskonale. Jedyne co się zmieniło ze starym modelem, to tutaj jest taki przycisk na przodzie. Jak ja go nacisnę, to on obiera punkt, który ma śledzić. I teraz jak przechylam kamerę w bok, to kamera automatycznie się nakierowuje. Tak samo jest w dół i w górę. Czyli zobaczcie,
może to nie jest idealne, ale ona się sama przechyla i obiera ten punkt, który jej zadałem. A teraz jak puszczę ten przycisk, to właśnie gimbal się wyprostowuje. A gimbal się nazywa Fejutek G5. Michał pyta, Kamilu, co z tym konkursem na bajkę dla dzieci? Michale, ten konkurs organizowała Biedronka, niestety nie wygraliśmy. No, wygrała jakaś pani, która prowadzi bloga dla dzieci. Nie pamiętam już nazwiska, ale na pewno nie my wygraliśmy, bo bym wam powiedział. Także nie tym razem, może za rok się uda. Miłosz pyta, czyżby nowe autko? Dotyczy to filmu, gdzie odbierałem prawo jazdy. Słuchajcie, jeżeli kiedykolwiek będę siedział w srebrnej Insignii, to nie jest moje auto, tylko mojego taty. Starsi widzowie już wiedzą, że to jest mojego taty, także to nie jest nasze auto. Nasza Wectra była w serwisie, dlatego tata mi pożyczył, żebym mógł sobie pozałatwiać sprawy. Graf37 pyta, panie Kamilu, a ma pan w planach wymianę przyczepy? Powiem ci, Grafie, że jak najbardziej mam w planach, cały czas zbieram na nową, ale tą na pewno zostawię, nie będę jej sprzedawał, bo tak ją kocham, że aż uwielbiam. I jeżeli będę kupował, to po prostu dokupię sobie drugą. Na razie, tak jak mówię, zbieramy i zobaczycie pewnie na kanale, jak kupimy nową przyczepę. Ta jest przewspaniała, bardzo ją lubimy, ale już widzimy kilka wad, które ma. No przecieka mi. Powiem wam, że nie mówiłem wam na vlogu, ale jak przedwczoraj padało, gdzieś tutaj ta woda jeszcze wchodzi. O właśnie, tutaj pękło chyba z powrotem i mieliśmy mokrą ścianę i nam materace przemokły, więc troszeczkę przecieka i z tego powodu właśnie chcemy kupić nową. Jeszcze nie wiemy za ile i jaką, ale na razie zbieramy pieniążki. Wiktoria Rząd pyta, na ile jedziecie do Portugalii? Chcieliśmy na 1,5 miesiąca. To znaczy w sensie, że tydzień będziemy jechać, miesiąc tam będziemy i tydzień będziemy wracać. I to miało łącznie wyjść 1,5 miesiąca. Ale mamy w planach, jak nam się tam spodoba, to po prostu zostaniemy dłużej. 2 albo 3 miesiące, w zależności właśnie, czy będzie fajnie. Sherder12 pyta, Kiki, a czemu nie zainwestujesz w lepszy sprzęt? Pewnie chodzi ci o sprzęt wideo do nagrywania vlogów. Powiem ci, że ta kamerka GoPro 4 Hero Silver z mikrofonem Saramoni G-Mic Stereo jest naprawdę rewelacyjna. Przy małych dzieciach ja nie mogę po prostu takiego gabarytu ze sobą cały czas nosić, bo zawsze muszę gdzieś je tam za rączkę chwycić czy coś. I po prostu jest bardzo niewygodnie mi z dużym sprzętem chodzić, a z tą kamerką odepnę sobie ją od gimbala, wsadzę do kieszeni, zawsze gdzieś do sklepu mogę wnieść, do jakiegoś miejsca, gdzie nie można nagrywać. I bardzo mi się podoba też obraz tej kamery. Ja wiem, że tutaj nie ma zooma, nie mogę robić takiej głębi, ostrości czy coś takiego, ale pod względem nagrywania vlogów z dziećmi, bo bez dzieci to pewnie bym sobie chodził z dużym sprzętem i z pięknym mikrofonem, ale jeżeli vloguję z dziećmi, to muszę mieć po prostu taką mobilność, muszę ją szybko gdzieś wsadzić i się nią nie przejmować. Dlatego nie inwestuję w lepszy sprzęt. Holonży pyta, a co z tempomatem? Poddał się pan z tym tempomatem? Nie poddałem się, okazało się, że ten moduł CIM jest popsuty i wpięcie tej manetki, którą kupiłem, nic nie daje, bo moduł jest popsuty, więc odpuściłem sobie, wymieniłem po prostu tą manetkę na starą, bez przycisków, bo te przyciski mi tam haczyły za bardzo tutaj na opuszkach, mi niewygodnie było kierunkowskazy zmieniać. Zmieniłem, zrobiłem wszystko po staremu, także nie mam tempomatu, no szkoda, bo przydałby się. Aleksandrus7 pisze, czy jak zdam prawo jazdy na kategorię A, czyli na motocykl, to znowu będziesz wymieniać prawo jazdy? Tak. Mogłem poczekać, aż zdam na kategorię A i wymienić już za jednym razem B plus E i A i nie płacić tej dodatkowej stówki, ale chciałem mieć właśnie na wyjazd do Portugalii nowy dokument, ponieważ nie wiem, gdzieś przeczytałem, czy ktoś mi mówił, że jak zestaw jest powyżej 12 metrów, to już trzeba mieć kategorię B plus E. Nasz zestaw ma z rowerami 12,5, więc bałem się, że jakaś kontrola może być i coś po prostu się do nas doczepią, więc chciałem wyrobić sobie to prawo jazdy na B plus E jeszcze przed kategorią A, żeby mieć na wyjazd do Portugalii. Nie wiem, czy to jest prawda, jeżeli macie potwierdzoną taką informację, że powyżej 12 metrów trzeba mieć B plus E, to dajcie znać w komentarzach. Vito Fito pyta, jaki motocykl myślisz kupić? Może by coś razem by pojeździć? Jaki chce kupić motocykl?
na pewno wygodny, bo nie chciałbym się męczyć i garbić na jakimś ścigaczu, chociaż ścigacze mnie kręcą, ale mówiliście, że na krótkie dystanse to są motory. Jeżeli chciałbym jechać dalej, no to bym musiał mieć bardziej turystyczny. A czy pojeździmy razem? No jak jesteś z okolic, to możemy się spotkać, to wtedy pojeździmy. Jak zdam prawo jazdy i kupię motocykl. I ostatnie pytanie, skąd mamy pieniądze na podróżowanie i na czym zarabiamy? Powiem wam, że... Szymuś się przewrócił, pokaż Szymuś to. Ojej. Boli? Boli. Powiem wam, że prowadzimy swój e-biznes budowa domu jednorodzinnego.pl. Tam sprzedajemy poradniki budowlane. Te poradniki też mamy przetłumaczone na język czeski i sprzedajemy go na... Znaczy te poradniki. Sprzedajemy na stronie stawbarodinnehodomu.cz. Mamy też stronę eperkusja.pl. Tam mam dwa poradniki, w sumie takie rytmy perkusyjne. Można kupić i się nauczyć ponad 300 rytmów perkusyjnych. Kiedyś prowadziliśmy jeszcze gitarowy.pl, taką stronę. Na razie ona nie działa, ale z tego mieliśmy dochody też niezłe kiedyś. Prowadzimy jeszcze wynajem mieszkań. Mamy 3 mieszkania na wynajem. I co jeszcze? Dostajemy 2 razy 500+. No, jak dają, to się bierze. Tak mówią, nie? No i oczywiście zarabiamy też na reklamach AdSense na YouTubie. Także to są nasze główne źródła dochodów. Jak widzicie, nie mamy jednego konkretnego, tylko z każdego tego biznesu po trochu kapie. I dzięki temu mamy czas i możliwości, żeby podróżować. Myślę, że to wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia.